Moc ducha jest w nas. To książka, której autorem jest każdy z nas. To jest książka ocalenia. Ona mówi o tym, po co właściwie tutaj jesteśmy, dokąd zmierzamy i po co żyjemy. Jaki jest cel naszego przebywania tutaj na ziemi. Jaki jest cel naszych ciał. Kosztuje 400 zł. Zachęcam, ponieważ jest jednocześnie promiennikiem. Promiennikiem, który chroni nas przed informacjami pól torsyjnych, które dziś w nas są skierowane w postaci na przykład COVID-19, boreliozy, innych chorób, które w naszym ciele występowało wcześniej wywołane pasożytami, dzisiaj wywołane są informacje. To jest książka, która pokazuje nowy horyzont, horyzont zdarzeń naszego życia, prawdziwego życia, nas jako duszy, nie jako ciała. Nas, istot, które się nie lękają, bo mają cel, wiedzą dokąd idą, ale po drodze z jeszcze parę innych doświadczeń zbierają już zupełnie z inną perspektywą. Człowiek wolny to człowiek właśnie taki, który ma cel, który nie podlega iluzji umysłu, nie analizuje, czy to jest dobre, czy to jest złe, idzie z wiarą, bo wie, że nic nie może mu się na tej drodze stać takiego, co byłoby dla niego niekorzystne. Polecam tą książkę wszystkim, którzy chcą zobaczyć ten cel, bo większość z nas tego celu nie widzi, albo wydaje mu się, nam się, że widzą, że ten cel to jest materialny cel, a to przecież jest coś o wiele głębszego. I wtedy dopiero jest prawdziwa przygoda z życia, prawdziwego życia. Polecam, Marek Mokwiński.